Spray pół później chyba. Mi się najbardziej Resident ten podobał. No. Dwójka i chuj. Lepszy z. Jedynka mi się nie podobała, dziwna była. Jedynka taka. Taka sobie, ale nie jest zła, ale nie ma szału według mnie. Ale najbardziej mi się dwójka podobała. Normalnie, no to coś jest, no. No, dwójka jest fajna, trójka też jest niezła, jedynka taka dziwna, czwórka, dwójka, piątka to zero komentarza. Dwójka według mnie rozjebała wszystkie horrory w tamtym właśnie roku, co zostało utworzone. Znaczy Silent Hill to była taka, powiedzmy, nie pamiętam dokładnie, czy szybciej Silent Hill. Wiesz, to jest inna kategoria gier po prostu. Znaczy nie, to podobna, tylko inny gatunek trochę taki horroru, bo to taki japoński bardziej, wiesz o co. No, chodzi? Inny rodzaj. Taki nie wiadomo jaki, a tam wiesz o co chodzi, nie? Jest wirus, tak dalej, tak? To jest taki. O kurwa! Jebana suka. Ale wyskoczyła. No. No bo w tych Residentach ma coś bardziej w stylu science fiction osadzonego mniej więcej we współczesności, a Silent Hill to taka typowa psychodela japońska. Dokładnie. I to jest taki. Jakieś koszmary tego typu rzeczy. Wiesz, to też jest jakiś straszny na swój jakiś taki, wiesz. No wiesz o co chodzi. Na swój sposób, nie? Tak? Nie mówię, że nie. No, to też jest jakiś straszny, no ale. Ale moim zdaniem jednak Silent Hill dużo bardziej na psychikę działa. No, to prawda. Ale Resident Evil też tam czasem. Najgorzej, znaczy. No mniej, ale też jest taki fajny, taki klimat też. O, taki klimacik jest, o. No Silent Hill też jest jakiś, no. To wiesz, no. Silent Hill ma zajebiście ciężki klimat. Zwłaszcza jak się czyta te wszystkie notatki. No, ciężko go zrozumieć, ale też czuć klimat, ale według mnie Resident Evil 2 lepiej czuć, nie, ten klimat według mnie. Tak jakoś tak bardziej, tak. Chodzi o to, że rzeczywistość taką czujesz bardziej, nie? Że po prostu to czujesz mniej więcej, nie? Mhm, no ale wiesz, te gier raczej tak średnio można porównać. Taki klimat jest przejrzysty, o. Klimat jest przejrzysty, a tam jest takie wszystko popierdolone, ale też jakoś tam cieszy, nie? No wiesz, ciężko o tym mówić, dla każdego jest co innego, nie? Dla mnie się bardziej Resident Evil podobał, jeśli chodzi o takie horrory, tak? Survival. Horrory ogólnie, no. Horrory, tam nie da już kurwa wnikał. Bardziej. Tam survival, nie survival. No, ogólnie chodzi o horror, tak? Bardziej, wiesz, bardziej chodziło o ten. Jeśli chodzi o horror, to bardziej Resident Evil 2, ale jeżeli chodzi o strach, to Silent Hill 1. A jeśli chodzi o klimat horroru, to Resident Evil 2, nie? Mhm. No to o taką bym mógł to bardziej powiedzieć, określić w sumie. Nie, bo sobie tak według mnie to. No właśnie, tak. Tak myślę, że to właśnie. No mnie się przyjemnie grało właśnie w Residenta, ale pod względem klimatu to jednak uważam, że do Silent Hilla to. No to nie, jednak dużo brakuje. Jeśli, znaczy wiesz, klimat to może. No to jest jeszcze inna kategoria po prostu. To jest inny rodzaj strachu i. No tak, ale myślę, że może tak bardziej. Że po prostu dobre są gry na jakieś tam ten okoliczności. Znaczy, kurwa, jak to powiedzieć. No, nie, ogólnie są dobre gry. Gra jest dobra, dobrze zrobiona, nie? Tak, jedna i druga seria są tak, dobra. Jak Silent Hill i Resident Evil. Mówię o tych starszych, nie? Mhm. A zwłaszcza o tych takich rodzynkach, czyli jedynka Silent Hill i Resident Evil 2, nie? Bo jedynka to taka sobie była, w sumie. No, ale jeśli chodzi o strach, no to Silent Hill 1, nie? A jeśli chodzi o taki klimat horroru, taki ze smaczkiem, no to w Resident Evil 2, bo tam wiesz, taki jest horror, że kurwa amunicja się kończy, tam, że tu musisz tam wybić, tam tego, oszczędzać musisz, a tu zaraz coś wyskoczy. Znaczy, no to nie jest tak jak w piątce, że dostajesz pistolet, kosisz murzynów jak zboże i amunicji nie brakuje. Dużo to też jest śmieszne. Wiesz, w Resident Evil 2 też czasem było, że o, wyskoczy zombie z okna czy coś, to też jakiś tam mały strach, albo Nemesis, nie? Albo ten Terminator, tak? Ze ściany, było też takie coś. Takie, no to nie było takie, wiesz, jakieś straszne, ale były też takie klimatyczne, takie. No, niespodziewane momentalnie. To jest taki zwany też strach klimatyczny, nie? Że po prostu, no, nie wiesz, co się będzie, ale też to taki, wiesz, taki zauracza cię taki swoim wyglądem, taki dany boss czy coś w tym stylu. Nie, no wiesz, to dobre. Myślę zrobić dwójkę, bo ja nie zrobiłem Claro, bo tam coś. Bo to była wersja na PC-ta, Resident Evil 2. No tam chyba coś zbugowane było na PC-cie. No, znaczy nie, znaczy. No tak, było. I Claro się nie dało grać, bo jakieś wypierdlało mnie, tam inne cuda nie widy były.
że w ogóle jakoś... W ogóle tam chujnia się działa, nie wiadomo co. Tam ja zamiast... nie wiem, co nie zrobił z tą konwersją. Nie wiem, strasznie mi to wyszło. Na PC-ta nie wyszło po prostu. No na PC-ta nie da się grać klarą, chyba że... Nie, muszę coś zjebać. No ja muszę ściągnąć na konsolę i chuj, będzie git. Mhm, przez emulator. To tak samo mój znajomy grał w tego, w Final Fantasy V, to w tą wersję PC-tową to po prostu grać się nie dało. Dokładnie. Leonem dało się, bo ja przeszedłem jakoś. Leonem da się, ale dalej to nichuja. Nichuja nie da się. Prędzej urodzisz, kurwa, niż przejdziesz, niż będziesz grał. No taka prawda, klaro się nie da. Tam oczywiście fajne są te dodatki takie. Tam survival. Tam jest, no takie coś jak w trójce, bo że wiesz, chodzisz po tym i rozpierdalasz tych zombiaków i tak dalej, mhm. Nie? I masz amunicję. To mi się nawet podoba, bo to też takie jest wyzwanie. A to w dwójce był ten scenariusz z tofu, czy w trójce? W dwójce jest tofu i hungiem. Jak kiedyś przechodziłem na PS-ie, miałem oryginałkę. Bo ten tofu to jest zajebisty motyw. No, on było coś tam, no taki wiesz, jakiś japoński bohater chyba, czy coś. On tam jak był ranny, to jego... on się świecił tam na czerwono i tak dalej, nie? I on tam chyba sam się leczył z serem, czy czym tam, kurwa? Czy tofim, kurwa? Chuj cię, wiesz, nie pamiętam. No to jest w końcu japoński serek, nie? No, ja mam miał nóż tylko. I chyba parę kwiatków, o! I parę kwiatków. I musiałeś przychodzić, a tam, wiesz, były terminatory, kurwa, inne niespodzianki. I ty musiałeś to mijać, wszystkie potwory. W jednym tunelu na przykład dwa, kurwa, terminatory. No nieźle, nie? Znaczy to są nie terminatory, tylko te tyranty, no. Ale nawet tak mówię terminatory, no. Bo to maszyna w sumie taka... Znaczy ta maszyna to ma tkankę. Ma tkankę w sumie jakoś tam. Z wirusem tym, czy tam trochę jest pokryta właśnie ta maszyna tkanką. A to chyba w Umbra Chronicles było wytłumaczone, że to są sterowane gdzieś tam zdalnie. Znaczy... Przez Umbrellę. No coś było, ale to niby... A, w sumie już nie wiem, kurwa. Mniejsza z tym. Ale tam potworki, nie potworki. Kto kurwa steruje, co za różnica. Nemesis mi się w sumie najbardziej podoba, ale z jednych tych moich ulubionych bossów to był William, nie? Mój kurwa pipur.